Czołem ludziska, z tej strony Staszek, dzisiaj gramy, moi drodzy, w Forc, ale dzisiaj nie gram w Forc, nie gram w tę grę samoczynnie i samodzielnie, dzisiaj zatrudniłem jako mojego kompana, którego zniszczę w 3 sekundy, Korle, witaj Korle, jak się czujesz? Witam wszystkich bardzo serdecznie, znaczy w roli niszczyciela mnie zatrudniłeś, jak rozumiem, tak? Tak, jak się czujesz w roli tego, który zaraz zostanie zniszczony przez moje mortary i moje moździerze? Spokojnie, czekaj na me rakiety. Czekam na twoje rakiety, dobrze. No, więc to jest gra strategiczna, w której budujemy tytułowe forty, usprawniamy je różnymi tam budynkami, tworzymy energię, kopiemy surowce i dzięki temu możemy budować te wszystkie struktury, które strzelają w przeciwników z góry, z dołu, naloty kosmiczne, jakieś tam bajery, szmery i w ten sposób musimy zniszczyć główny reaktor, który tutaj teraz pokazuję na ekranie, więc na środku. Jak zniszczymy reaktor, to wtedy ten, kto zniszczy reaktor, ten wygrywa. Znaczy ten, kto zniszczy, tak, dobrze powiedziałem. Komu zostanie tak, zniszczony, tak. Ten przegrywa. Tak to wygląda. I kopiemy leżącego, tak? I kopiemy leżącego, tak. No to jest gra, która w sumie dostałem klucze nawet dwa, więc stwierdziłem, że skoro mam drugi klucz, to no nie będę dawał go mamie, nie będę dawał go kotu, ani szynce. Rok dostał i dlatego nagrał. Tak, rok dostał, nagrał, więc my też, czemu nie będziemy gorsi, nie? Więc dzisiaj będzie odcinek oczywiście u mnie, jeden z dwóch perspektyw oczywiście, potem będziemy nagrywać odcinek na kanał Korle, więc możecie po tym obejrzeniu tego odcinka zobaczyć naszą drugą misję, która będzie u Korle na kanale. I chyba tyle ze wstępu, tak mi się wydaje. 15 euro ta gra kosztuje, gdybyście chcieli sobie kupić. I tyle. A te domki nic nie znaczą. Tu po prostu mieszkają ludzie, którzy będą obserwować, jak dostaje w dupę od Korle. Albo na odwrót, bo to nie wiadomo. Pierwszy nasz rozgrzewkowy jakby mecz przegraliśmy. Znaczy ja przegrałem. A ogólnie to nie musimy walczyć ze sobą, możemy też walczyć z przeciwnikami. Można to robić koopa, w sensie, że na przykład team 2 na 2, team 4 na 4. Więc może w przyszłości, jak wam się spodoba, to możemy zagrać w inny sposób. Razem versus na przykład boty czy inni gracze. A to jest siedziba Korle. Mam nadzieję, że nie wykorzystujesz tego wstępu, żeby się rozbudować i tam, bo nie widać, co się dzieje u drugiego gracza. I to ja tak, już, to. Ja nic tu nie buduję, ja tylko zbudowałem dwa moździerze, nic więcej. A, dobrze, możesz, bo ja tu bezpiecznie. Zasłuchany, to tak wiesz. Nie, no ustaliliśmy, że mówimy 3-4, start i jedziemy. Dobra, to jesteś gotowy, żeby wystartować już, czy jeszcze nie jesteś gotowy? Pewnie. Dobra, ja no to 3-4... Zwarty i gotowy. 3-4 zwarty, gotowe, jedziemy. Ruszamy z budową. To lecimy. Mi będzie dziwnie to będzie, powiem wam szczerze, jakby opowiadać o tej grze, biorąc pod uwagę fakt, że Korle teraz może sprytnie słuchać i powiem teraz, o, a teraz zbudowałem moździerz i Korle, o, ma moździerz, to teraz, prawda, ulepszę sobie dach, nie? I będzie średnio. Wszystko słyszałem. No właśnie, tak mi się wydaje, że będzie podsłuchiwał. No więc, no gra jest, powiem szczerze, no nie wiem, Korle, jak to by się podobało, ale no jest całkiem spoko, taka prosta, ona rzeczywiście, teoretycznie kto jest szybszy, kto jest sprawniejszy w tej grze, to ma bardzo dużo jakby od razu już na przód, znaczy w sensie, że ma dużo handicapów na start. Właśnie, dobrze zauważyłeś w tej grze, bo tak to niekoniecznie odnosi się do życia, kto szybszy, sprawniejszy, no i tak dalej, tak. No nie, no bez przesady, nie aż tak. O, i nie mogę postawić. Żeby nie było, tak. Postawić, a ulepszyć nie mogę. A zresztą, co ja będę zdradzał to, co ja tutaj planuję? Ja już kombinuję. To twoja rola w tym odcinku, tak? Żebym wiedział, tak. Co tam. Już ustaliliśmy, że prawdopodobnie host odcinka będzie ginął pierwszy, bo tak pewnie wyjdzie. Bo ja tu będę zajęty gadaniem. Przynajmniej w momencie, gdy hostem jest Staszek. Tak, dokładnie tak. Zobaczymy, no dobra. Co tu nam to da? Gorzej, że to... A już... Ło! Ja tutaj sobie kurczę na wczasach, powoli buduję, a ty już widzę, masz 3 razy więcej ode mnie. No tak, widzisz, poleciałem szybko, co będę czekał, no. Już sobie coś zniszczyłem, ja się zasłuchałem tak w twój głos, tak już... Tak mówię, sobie posłucham Staszka. Mhm. A tu zdziwko. A tu, kurczę, już takie coś się tam, jak oddaliłem widok, to no, strach mnie obleciał. Znaczy, nie ma tu czasu do stracenia, bo to wszystko zależy w tej grze właśnie od tego, jak szybko jak budujesz. Jak jesteś szybki, tak? Tak, jak jesteś szybki, jak szybkie masz paluszki. O. Dobra.
I teraz zablokowałem się, bo nie wiem, co chcę wybudować, ale chyba już wiem, co będę kombinował, więc robimy tak. A, tylko ty nie wiesz, co robimy. I to jest właśnie ten plus. No powiem ci, że faktycznie nie wiem. Nie wiem, co tam kombinujesz. Nie wiem też za bardzo, dlaczego pewnych rzeczy nie jestem w stanie... Zbudować? Ulepszyć, może tak. No musisz mieć odpowiednio, żeby ulepszać, musimy zbudować Upgrade Center. Pamiętam. A, znaczy ulepszyć, ale ja mówię o ścianach, czyli to, co tam, wiesz, gratis dają. Gratis. Aha. Na start. Okej. Okay. Takich gratisów nie dali tutaj, łobuzy. No właśnie. No łobuzy, no. Jak ty jesteś hostem, to tam pewnie jakieś cheaty masz w tym wszystkim i taka robota z tobą. Oczywiście, ja żeby nie było, że tutaj, wiesz, maksymalnie lamię, to ja sobie tu już przygotowałem po prostu, wiesz, chwyty. Klapa Lucius, te sprawy, tak. Tak. Nie będzie zbyt prosto, nie martw się. Okay. Nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać. Póki co, to tutaj bieda u mnie. Bieda w kraju, jak żyć? Jak żyć? A ja zobaczmy, w sumie i tak. A ja sobie. A też już dobudowałeś się tam na drugą stronę, widzę. No ale ty już tu widzę, jakieś tam machasz do mnie czymś. Niczym do ciebie nie macham jeszcze, przepraszam bardzo. A to moja wyobraźnia to ujrzała. No to raczej tak, tak, tak. Już tutaj widzę, fantazjujesz, panie. Tak to jest, tyle ciebie nie słyszałem, to wiesz. Stęskniłeś się, ja wiem. Otóż no, to. Więc w tej grze ciężko mi w sumie, tak bardzo skupiam się na tym, co tu się dzieje, że nie tłumaczę zazwyczaj, tak jak zazwyczaj to robię u siebie, czyli tłumaczę co, jak i z czym. Ale też nie mogę zdradzać Korle za dużo. O, fuck! Pomyliłem się, ale dobra, nieważne, nic się nie stało. Wow. Nic się nie stało, nic nie zaszło. Jak nic się nie stało? No to... Nic się nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. Takie oszustwo tutaj już się zaczęło. Aha. W ogóle, żeby było ciekawe, to jak ja postawiłem ten cholerny... Dobra, postawiłem worki i przez te worki nie mogę strzelać. Myślałem, że te worki są przyjacielami moimi, ale nie są przyjacielami. Mówisz, że worek nie jest twym przyjacielem. No, przez worek, kurczę, nie da się strzelać. Worek, wiesz... O, kurde, prawie inteligentnie powiem ci... Czemu ja nie mogę ulepszyć ściany? O, to miałem ten sam problem. Ten sam problem tak? Miałem, ale jakoś tak chyba ruszyło. Być może materiałów brakuje. Nie no, właśnie mogę budować, ale nie mogę budować... Nie mogę ulepszyć ściany, gdzie już stoi jakaś działko. A, więc te podstawowe działka, to warto zapamiętać, nie? Mówisz, że stoi u ciebie już jakieś działko? Nie stoi, co ty mówisz. A to też to nie wiadomo, czy się czym chwalić, jak działko nie stoi, to... Zresztą no dobra, obiecałem podejść normalnie do tematu. Jak działko nie stoi, to rzeczywiście problem, no. To jest problem, no. Dobra, najgorzej, że takiego krzywusa sobie tu postawiłem, że to zablokowało mi sporo możliwości rozwoju. Oj tam, od razu zablokowało możliwości. Jakby nie tak doceniasz to... się po prostu, no. Nie muszę teraz sprzedać głupie działka, bo mi źle stoją, że tak to ujmę. Otóż to, a ciekawe, czy tu mogę zbudować wyjście? A nie, to mi niepotrzebne do szczęścia. Kurczę, no. Mało jest tych miejsc, gdzie można postawić kopalnie i nie wiadomo, jak je wykorzystać. No jest. Tak. Trzeba pomyśleć tego, to logicznie. No więc mamy podstawowe działka, które po prostu strzelają jak takie kałasznikowe. One są dobre do zdejmowania na przykład przeciwnika, do zdejmowania... broni przeciwnika typu właśnie jakieś moździerze, czy jak rakiety potem będziemy wysyłać, to one dobrze to zdejmują. Tutaj są otwierane, to jest w sumie utwardzenie metalowe z jednej strony. Tutaj są drzwi, które się otwierają, więc to jest taki podział. One są o wiele bardziej wytrzymałe. A tutaj właśnie już szykuję Korle niespodziankę. Aha, to dla mnie? No, dziękuję bardzo. No, staram się, żebyś miał trochę rozrywki. Aha, a jakim cudem to... Aha, znowu popełniłem ten sam błąd. Inteligentnie. Dobra. Kontrol z liczbami pozwala mi grupować sobie troszkę te moje bronie. Co powinno trochę pomóc. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekaj, a my możemy przecież się już powitać wstępnie. Ło! Już mi zniszczył! No, wiedziałem, że tak się zacznie. Zaraz. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem też, że tak będzie, panie. Ja wiedziałem... Ło, a gdzie oni strzelają w powietrze, panie? To nie takie proste, ale tam widzę... O, właśnie, wow, bardzo dobra ekipa. No, tak myślałem, że jak nie osłonię, to będzie po krzyku, no. No tak to jest, jak nie osłonisz, to... To dupa.
A ty już zacząłeś mnie tam kurczę. Mówisz, że jak bez osłony, to dupa, tak? No to dupa, dobrze. No. Bez osłony dupa. Oj, Staszek, kurczę. Wiedziałem, że się tu na zbereźne ścieżki natrafię, przychodząc do ciebie. Nieprawda, może... ja jestem bardzo kulturalnym człowiekiem. Może jest to jakaś forma, nie wiem, doświadczenia, czy jak, tak to... Cicho tam, bo cię zaraz tu pojadę z góry. O, to był świetny strzał. No, chyba na tych tu uchodźców pod bazą. No dobra. Wiesz, to, nie wiem, czy to bezpieczne jest mówić o uchodźcach w taki sposób. Znaczy, ale to inni niż ci tacy. inni niż ci tacy, tak? Tak, to... Wow, co to za zniszczenie mortaru? Wyszło. Co to było? To był Mortal Kombat. Mortar Kombat chyba nawet. Mortar Kombat, teraz tak. To mnie nie interesuje, albo to mnie interesuje. Dobra, to mnie interesuje. To cię interesuje w końcu, czy cię nie interesuje? Nie, wszystko mnie interesuje. Okej. Okay. No, wierzę ci na słowo za to. O, jak tu krzywo niektóre rzeczy można stawiać. No, tak. Tutaj rzeczywiście, jak budujesz krzywo, no to faktycznie możesz sobie zrobić kuku. Aha. No właśnie teraz zauważyłem, że to tak trochę średnio mi wyszło, tak. Okej. Okay. Pewne budynki nie najlepiej wyglądają, no ale... Jakoś to przeżyjesz. Tak, mi się wydaje. Jakoś to naprostuję jeszcze. W sumie czemu ja tego nie robię? Aha, bo nie ma do czego tu strzelać. Co to za robota? Chyba, że czekaj, tam jeszcze raz. Co ty tam napieprzasz tak mocno? Dawaj cały czas, czekam. Zaraz ci się przepali broń. No właśnie, zgrzali się, kurczę, taka robota. No. Nie mogę mówić, że się zgrzali, bo jak będę mówił, że się zgrzali, to ty będziesz wiedział, kiedy mnie atakować. Zgrzali się dobrze, no to jak się zgrzali, to dobrze, to lecimy. Tak, zgrzali się, korle się zgrzali. Lećcie, podgrzejcie mu schabowe. Kurde, tak. jakie ty masz dobre te. Dobre masz te. Dobre te masz, no, osłonę masz dobrą. Tak starałem się jakoś tutaj wyglądać, żeby to jakoś wyszło, ale tam wie, co mnie to czeka. Jestem pod wrażeniem, to prawda. Pod małym, co prawda, żebyś od razu tam się nie czuł, że w ogóle ekstra super. Małe wrażenie, ale... No, rozumiem. Takie coś tu ustawimy. Okej. Okay. Zaczyna to jakoś się prezentować. Teraz tak, chciałbym chyba... Niestety z tym się pożegnać. A to musisz jaśniej mówić, bo nie rozumiem, co planujesz. A, dobrze. Jestem ciekaw, czy w ogóle mój inteligentny pocisk w ogóle tutaj cokolwiek zdziała. Myślałem, że czy twój inteligentny plan cokolwiek zdziała. No właśnie, tak coś czuję, że tak średnio mu idzie z tym planem. No ja też nie jestem zbytnio zachwycony tym, co tutaj jest, ale... Ale skoro to... musi. No właśnie, ale jak trzeba. Ale najgorsze, że serce mi wali jak w Outlaście właśnie to. A co ma do tego. Co ma do tego Outlast, panie? No to stres. Stresujesz się i tego aż tak? Typu rzeczy. Tak, no wiesz to. Walka o honor. Oj tam. I tak mnie pewnie pociśniesz. Jak zamrzycie. No ja słyszę. Coś tam się dzieje niedobrego. Czekaj, a co tam wystaje? A to jakiś gościu w okopach? Gość w okopach wystaje? Gdzie? Nie wiem, o co ci chodzi. Pierwsze słyszę. A nie, w moździerze. Jezu, ale ile ty tego... piękne fajerwerki, kurczę, poszło, ile ci powiem. Ile ty tego nastawiałeś, czemu panie? Mi tu drzwi władowali? Dobra, będzie trzeba coś zaraz wymyślić tutaj lepszego. Aha, czemu ja w ogóle nie mogę strzelać? Ej, to jest ciekawe, nie mogłem w ogóle strzelić swoim... Czekaj, coś tu jest nie... Coś tu jest nie halo. W ogóle ten mój główny gość, który miał strzelać, to w ogóle nawet nie chce strzelać. To jest ciekawe. I znowu się zaczyna, nie możesz strzelać swoim. O, już mogę. Tak. Dobra. Nie mogę strzelać swoim. No wiesz, no, problemy mam czasami takie, wiesz. Nie są zawsze... Tam jakieś tam. Nie zawsze po prostu wychodzi jak trzeba, nie? No, ty tutaj jesteś... Dobrą sobie antymortarową tutaj strukturę żeś umieścił, panie. Jestem pod wrażeniem. A to dziękuję. Chciałem powiedzieć tobie, że rozumiem, ale nie rozumiem. No dobrze. Wybaczam ci twoje nierozumienie. Teraz tak, w takim wypadku. A to jak to działa? Ty, a tu są fajne zabawki chyba dostępne w tej grze. Jak je tutaj ustawić? No na dobrą sprawę to jest 6 typów broni tylko i wyłącznie. Każda oczywiście potężniejsza od poprzedniej.
I są też budynki, które odblokowują ulepszenia i tak dalej. Warto też zaznaczyć, że specjalnie nie mamy doświadczenia w tej grze. Nie, to jest moja... Ja grałem tylko trochę w kampanię, a pierwsza moja gra z osobą ludzką to była przed chwilą, jak żeśmy się rozgrzewali z Korle. Tak. Więc... Tak to działa. Ale ty się, kurde, zabezpieczyłeś tutaj, panie. Zbyt ładnie się zabezpieczyłeś. O, co to za mortar? Nawet poleciał. Mi się podoba. I ale teraz... nawet, żeby było ciekawiej, to te moje ludki, to tak powiem ci, że nie za bardzo są skore do obrony przed nalotem. Teraz ci powiem na dzień dobry. Ty już coś kombinujesz? Może tak. Może coś wyjdzie z tego. Oho. A może oho. Nie. Już coś wykombinował. Atom bomb. Łooo! Ty już tak szybko? O ty skubańcu! Ładować, no nie, kurczę. No. No miał inaczej no wyglądać. Nie, no. Coś takiego, ten po cichu, proszę bardzo, jak kurczę, mnie tutaj... sam swoje też zestrzeliłem, taka robota. Co? Zestrzeliłeś swoje? Tak, o no panie. Jak mój moździerz leciał, to tak, kurczę, a tu miałem tak przygotowaną... Plan, kurczę. Zostaw to w spokoju! Coś ty... Łobuzie, ty chciałeś zepsuć taką moją broń? O ty... Totalnej zagłady. O ty... No dobra, no to chyba rzeczywiście udało ci się mnie pojechać w takim wypadku. No chyba nie do końca, bo już się podjarałem, strzelam, a tutaj przypuszczam, że ty już tam... Już coś tam szykujesz na mnie niedobrego. Nawet nie zdążyłem, powiem ci. No przyznam ci jeszcze, że nie zdążyłem. Zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłeś mnie po prostu. Zobaczymy. Ło, zostaw! O, bardzo dobrze. Fak, jak przyrąbał! O, panie! A ja w sumie źle celuję tobie, kurczę, w to wszystko teraz widzę. Jak źle celujesz, skoro prawie wszystko zniszczyłeś? Ale to tak inaczej miał... Czekaj, co oni, do czego oni strzelają? To kaczek chyba. O, panie, ja zacząłem się nawet mylić, już tutaj w ogóle jakieś dziwne konstrukcje. Zacząłem tworzyć... O, panie. No to żeś wymyślił. No, dawaj. To jakie żeś pocisnął. Jakie low power, kurczę, ile to kosztuje. Nie, nie masz energii. Nie w takim momencie, tak? Nie masz energii. Jest dla mnie szansa. Jest dla mnie cień szansy. No i ale co z tym załatwili mortarem? Mnie. No, ty myślałeś, ale mnie że to... załatwili. Ty tam myślałeś, ja... że masz nieskończoną liczbę, kurde, ja myślałem, energii? Że to tam tej energii jest, a jest, a tutaj jak się chwilę pobawiłem, to... O ty! Tym walnął. Co on tu zrobi? Ty, ale to był dobry strzał, o co ci chodzi? No w ogóle ledwo żyje. Tak gdzieś od dołu poszło coś takie ślepe, to wszystko, kurczę, dawać panie, mi to... Panie, co ty tutaj żeś to odwalił? Dawać, panie, tę energię, tu szybko, tutaj. Idź! Zaraz... Idź! Czy ty wpisałeś jakieś? Ja tu byłem podjarany, że wszystko mam, a teraz Staszek sobie bez nerwów tam buduje, rozbuduje. Bez nerwów? Się. No kompletnie powiem ci, bez żadnych spokojnie. Nerwów. Spokojnie, jak program atomowy przygotowuje zapewne. Tak, żebyś wiedział. Tak, no ale rzeczywiście to, co zauważyliśmy w Forcach, to ten, kto pierwszy zadał naprawdę druzgocące obrażenia, to teoretycznie już grę wygrał po części, można by powiedzieć. Teoretycznie, no bo tak w sumie, tak jak ja teraz trochę się skupiłem, myślę, że nikt nie trafi. Tak ja o trochę ty, się jakie skupiłem. Ty tutaj masz w ogóle zabawki, ty żeś tutaj naprawdę się mocno... Ło! No i co wiesz teraz? Co on no zrobił? Co teraz? Najlepsze, co że on no strzelił prawie w... No ładnie, już wiem co się stało, prawie w ten swój ten wiatrak strzeliłem, bo tak snajper wymierzył. Wiatrak? Wiatrak do energii. I ładnie, tyle energii poszło, tyle zmarnowane. No widzisz? Takie, dobra, czas jednak... na zemstę. Jaką zemstę? Weź ty mi z tym uciekaj. Co? O skubany! Ile ty tego tam masz? Ty dziadu! Z czym do ludzi ty wychodzisz w ogóle? Ej, no nieźle. Powiem ci, że nie no, zabezpieczyłeś się całkiem porządnie. O kurde, chyba... Dobra. Chyba spróbujemy to rozwiązać w ten sposób. Patrz, pokojowo. A ja budowałem na szybko i budowałem tak niechlujnie. O, przeszło. Fuck. Dobra. Tak niechlujnie budowałem, ale dobrze, zniszczyłeś, to może naprawię teraz przy okazji. Tak niechlujnie budowałem, że nie jestem w stanie już nic na to postawić. Możesz poprawić budowę teraz. Teraz mogę poprawić, tak. Chociaż powiem ci, że jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Kurczę, a mi się trochę tutaj namieszało w planach. Inaczej to miało wyglądać wszystko. Za szybko się zdradziłem. A myślisz, że u mnie to miało wyglądać tak, jak wygląda? Że moja baza ledwo żyje? No,
ale miałem lepsze plany na to. No ile ty tam żeś... No jak? Sam se zniszczyłeś, co za robota! Piękne, sam sobie zniszczył. A to takie drogie, kurcze, jest paskudne, ale oszukali. Ale ześ se to pięknie rozwalił. A ten jeszcze tutaj usiadł. Ale to załatwili. No dlatego mówię, nie do końca jestem zadowolony ze swojej bazy. Inne miałem plany, żeby to wyglądało i działało. O, rany! Panie, panie, jak? To żeś wymyślił. Ja myślę, że to jest nie do zniszczenia ta broń. A tu mi, kurczę, czekaj, coś na stres muszę ci wszystko puścić. Wszystko, teoretycznie wszystko tu można zniszczyć, no. Ale ty tak mi tutaj... Ty mi i tak tutaj stresu tyle dałeś, to spadaj. Jeszcze mi stresu potrzeba więcej. Trzeba. Jak to tu... Fuck! Ty skubańcu. No i to teraz będzie takie, tak, że ja będę się teraz cały czas odbudowywał, starał się bronić. Tak? A ty tu będziesz cały czas napieprzał we mnie. Bez rewelacji, trzeba coś tutaj zmienić w tej całej strategii. Teraz tak, co tu mnie mamy? Nawet nie stać na zmiany, powiem ci. No w sumie tak, tutaj jest też ten problem, że trzeba mieć za co. No. Ty żeś to tak pocisnął. Najgorsze, że ta atomówka, nie atomówka, to tyle to kosztuje wystrzelenie. Może byś wiedział. A to bardzo dobrze, bo wiesz, bo... I zniszczyłeś mnie. Nie wiedziałem, co się stało, ale chyba udało mi się ochronić przed twoim atakiem. Taka piękna broń. Nie widzisz? Ech, no cóż zrobić, Czekaj, ja tu ci jeszcze się odwdzięczę za te twoje zniszczenia. Mhm. Chociaż w sumie teraz zrobiłem głupią rzecz. To tak się chciałem odwdzięczyć, że chyba sobie zasłoniłem wszystko, co trzeba. Głupio zrobiłem. Jaki kurna... To ja go zapraszam, żebyśmy razem sobie pograli na luzie, a ten we mnie tak napieprza. Gdzie na luzie? Co ty na luzie? Tak, tak chamsko, no nie no. Zapraszać go od miesięcy. Chodź, zagramy w Astroneera. Nie polecasz, chodź, nie zagramy polecasz, w Minecrafta, a ten... Niszcz. Ło, kurde. Aby cię szlak, panie, trafił. Dobre. Masz przewagę, że my tutaj cały czas kajtujesz tymi swoimi zabawkami. No ale to co, odbudowa chyba też nie jest jakaś wyjątkowo droga. No jest droga, ja w ogóle nie mam w ogóle... No nie mam. Jak się odbudować? Nie mam w ogóle, nawet powiem ci, jak w ciebie strzelić teraz. Odbudowa nie jest droga, odbudowa jest cholernie droga. W ogóle jeszcze sobie zniszczyłem... Ile w ogóle masz kopalni? Masz dwie kopalnie? W tej chwili nie mogę powiedzieć. O, jaki to, jaki skubany. Nawet nie chce się przyznać, ile ma kopalni, no. No, to by mogło za dużo powiedzieć. Oj tam. No mi nie powiesz. Po odcinku. Dobrze. Ale koniecznie. Koniecznie. Jak już będzie po wszystkim, to sobie pogadamy. Dobrze. Ja! Ha! No, tak! No jak? Tak! 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 Chyba obroniłem się przed takim strzałem, tak. Tak powinno to wyglądać. Starzek oszukuje. Na pewno, non stop. Ja tylko z oszustw tutaj słynę. Mi się to nie podoba, ale nie wiem czemu. Ło, co to poszło? A moździerz tylko? Nie wiem, co tam poszło. Coś mi nie chce tutaj działać i nie wiem, co ci nie co działa zrobiło. Działko co mi ci? Nie działa. Czemu ci działko nie działa? No właśnie nie wiem. O, jakiś mortar znowu wpadł. Jakąś potężniejszą broń chcesz we mnie pieprznąć? Taki armorek ładny. Jak armorek? To plazma laser się nazywa. O, plazmą chcesz mnie zdziabać. Plazmą już. Plazma widzę, że laser. Nie tracisz czasu na rozwój. Nie, a ja czekam, aż mi się surowce zregenerują, kurde. A to czekaj, to muszę ci coś tam odpalić, żebyś... Za szybko czasem tam tych surowców nie odbudował. Dobra, nie kolego, kombinuj tutaj za bardzo. Daj tam mu to. No dobra. I lecimy jeszcze z tym. Nie, zostawcie łobuzy. O, ale ci znowu żeś trafił. Przyjemnie jak tak walnie, nie? No, nie. 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 Wątpliwa ta przyjemność. Zero przyjemności. Jakby zero. To tutaj to jeszcze... Spróbujemy tutaj coś zrobić. Ło, zaraz mi cała wieża sama runie. Tak? Już ty tak żeś zabudował? Ty klocki, tak, klocki Lego nie budowałeś nigdy, jakby nie tak, byłeś mały? Tak, to dziwnie wyszło. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała.
To tak, tak, plus... Ten już coś tam kombinuje. Zaraz się okaże, że walnie jakąś w ogóle atomówką. No jak to? Tak! Tak! Obroniłem się przed tym. Nie wiem, co leciało nawet, ale... To chyba zobaczył jak u ciebie. To? Taki piękny tutaj powitanie. Nie, bo gdzieś mi mój mortar zniknął. Gdzie tu jesteś, kolego Moździerz? Ty i ty będziecie na trójkę. Aha, no to trzeba... już kombinuję. No to trzeba jakoś na sposób wziąć wszystko. To nie można tak byle jak. Dobra, czy to się nie zawali... Ło! Wieżo, stój! Jeszcze trochę wytrzymaj. Oj, tak. Kurczę. Wytrzymałości materiałów to bym nie zaliczył tym razem. Kurde, mam za mało... Ty, to powiedziało mi, że mam za mało energii, żeby w ogóle strzelić. Coś takiego! To ja mam też... A, to już wiem, z czego ty chcesz strzelać, jak mówisz, że masz za mało... Ale ja nie wiem, czy ja chcę z tego strzelać nawet, powiem ci. No to, ale ja wiem, z czego chcesz strzelać, jak masz za mało energii. To było buzie. Ale ile to trzeba tej energii w takim wypadku, skoro no, niestety, ta się aż tak rzuca? Gorzej, że boję się, że jak to doleci, to ja już będę tu miał pozamiatane wtedy po grze. Oj tam. O Jezu! Co? 4000 energii to kosztuje? Chyba dawno nie grałem w tę grę, naprawdę. A żeby było ciekawiej, to nie można odbudować reaktora. Tak by the way. Wszystko można odbudować, ale nie reaktor. Co? Naprawiać nie można. No nie można. No bardzo dobrze, bo gdyby można było, to wiesz, byłoby głupie. No w sumie tak. Dobra, spróbujmy zrobić to tak. 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 Szlak! No, widzisz, jaka to jest przyjemność, jak się tak niszczy? Szlak! A panie, żeś tu wymyślił. Ale to ciekawe, bo... O, piękne! Ej, to było niezłe. Podobał mi się ten dwustrzał, naprawdę, był niezły. A mi się nie podobało, bo to nie do końca tak miało... Ale mnie działać. Najbardziej... Pewnie najbardziej mnie ciekawi... O, mnie to ciekawi. Tyle czekać! Tyle dwa czekać! Żeś sobie? Serio? O, ty skubańcu! Tyle czekać! Żeby odpalić dwa? Żeby dwa odpalić. Tyle razy to nie wyszło. Ale to jest dziwne, że ja nie mogłem odpalić dwóch broni, skoro mam 7000 energii. Jedna wymaga 1000, druga wymaga 4000. Obie są zaznaczone, a tylko jedna wystrzeliła. Nie wiem dlaczego. Czekaj. Czekaj, nimi wszystkimi naraz? Co oni zrobili? A może i dobrze. To strzelać tak dalej. Nie mam pojęcia, co zaszło. Powiem ci naprawdę, też nie wiem, co tu się dzieje. Jedyne, co wiem, że szaleje. Ło! A nie, czekaj, myślałem, że coś straciłem. A ty przecież nie strzelałeś do mnie, żebym cokolwiek stracił. No nie. I teraz wszystko zależy... Ja tu grałem tylko chwilę, ja tutaj... Chwilę na pewno rozwalisz mnie, tak gadał do mnie Korle, tutaj już strategię jakieś sobie walną i myśli, że... Wszystko zależy od twoich strzelców. Fuck! Mówiłem, że host będzie przegrywał. Mówiłem, że host przegra. No. Rzeczywiście coś w tym jest. Za bardzo rozgadany, za mało skupiony. Tak, to wygląda. No. I w ogóle jeszcze najlepsze jest to, że wiesz, że ja tu w ogóle jeszcze nie powiedziałem w ogóle żadnych fajnych rzeczy. O, teraz możemy zobaczyć na powtórce, jak mnie Korle rozwala. Można gifa sobie eksportować. Tak. To na grupach dzisiaj gify będą... dzisiaj w sumie tak, może dzisiaj. Będzie ten spoiler sobie jeszcze, czy co? Tam, kurde, to mogę teraz zobaczyć. Ile ty żeś tych magazynów na te tutaj naustawiał? No właśnie, a gdzie ty te towary? Jak ty chciałeś na atomówkę zebrać pieniądze, jak ty nie miałeś gdzie ich przechować? Jesus! Dobra, jak to musi gifić. Ale miałem nadzieję, że dwie wejdą, że będzie to lepszy efekt. Proszę, jak tu się rozbudował, kolega. Ty sobie nawaliłeś tych magazynów po prostu mnóstwo. Tak. No inaczej to by nie był w stanie wystrzelić z dwóch atomówek naraz. No to atomówki, kurde, sobie wymyślił. Atomówki. Co prawda jest zastanowienie, jeszcze dwie jakieś potężniejsze broni tam są, no bo to coś ten laser robi. Nie wiem, jak on działa. Laser, kanon. Tak. No tu jeszcze może uda nam się pokazać w jakimś odcinku to więcej. Dobra, moi drodzy, to jak widzicie, zaprosiłem Korle, Korle nie rozwalił, tak myślałem, że tak będzie, że tak to się jednak skończy. No ale gratuluję ci, Korle, że ci się to udało. No, nie było to duże osiągnięcie mimo wszystko, ale i tak ci gratuluję. Ale zobacz, widzisz, te moje, no nie wiem, czy ty oglądasz powtórkę, ale no myślałem, że puszczę te, gdzie dużo rakiet strzela i najpierw to puszczę, potem puszczę tę broń, która...
jest tą atomówką, którą tak nazywamy, że no, cały ogień zbierał te małe, a walnie cię duże, ale okazało się, że nie wystrzeliło w ogóle to drugie. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że nie wiem, mało energii, czy co było, nie wiem, w każdym razie... Mój plan się nie powiódł i to bardzo nawet, żeby było ciekawiej. Twój się powiódł. Ze swojego jestem zadowolony, chociaż nie ukrywam, że bez problemów się nie obyło, nie? Ale finał... Finał był dobry. Dobrze ci poszło. Nieważne jak facet zaczyna, ważne jak kończy. Tak? Ważne jak kończy, dokładnie. Tak, ja ci gratuluję mimo wszystko. Zobaczymy jak będzie w drugim pojedynku, czy też będzie u mnie z wielka lama, czy jednak się zemszczę. To tak, to zapraszamy oczywiście na drugi odcinek u Korle. Ja wam dziękuję bardzo, jak wam się podobało, to pamiętajcie zostawić lajka, subskrybować, komentować, być na bieżąco, zerknąć do Korle, jak szukacie jakichś AAA-ów, bo u mnie to tylko indyki, więc u mnie to nuda. Korle nagrał Outlasta i do tej pory jeszcze gacie nie zmienił, więc możecie zobaczyć, jak mu poszło. I tak, i tyle chyba. Przerzucamy się do Korle, gramy drugą potyczkę i zobaczymy się być może jeszcze w Forts w przyszłości, jak macie jakieś swoje przemyślenia na temat tej gry. Dawajcie znaka w komentarzach. I tyle. Dzięki bardzo za obecność. Trzymajcie się i wielka piona. Do zobaczenia. Cześć! A również dołączam się do tych pozdrowień. Trzymajcie się. Hej, hej.